No to hej, witam. Dotarliśmy na Stryjskie Siani i dzisiaj wyjątkowo zrobimy inaczej, bo telefony to Wam pokazywałem wczoraj, ale pokażę Wam coś innego. Tak, moi drodzy, to jest ten słynny samochód Xiaomi. SU7 się nazywa, o ile dobrze pamiętam. No co, no wygląda jak samochód elektryczny. Generycznych, no nudne są te auta elektryczne dla mnie. Wszystkie wyglądają podobnie, no bo wiecie, aerodynamika, ten kształt musi taki być. Patrzcie, jaki fajny logotyp ma. O, i to jest ta najbardziej dopasiona wersja SU7 Max. Cóż można powiedzieć? Nie wiem jak wy, ale ja za elektromobilnością nie jestem. Samochód ma robić brum brum. No ale spróbujemy się trochę przyjrzeć mimo wszystko. No, zauważyłem fajny detal. Słuchajcie, bardzo fajnie zaprojektowany wylot powietrza na błotniku. Prawdopodobnie ma na celu chłodzenie hamulców. Jak widzicie, powyżej jest wkomponowana kamerka. Zamiast kierunkowskazu, kolejną kamerkę mamy pod lusterkiem, kolejną na subwoofer, czyli tak jak w Tesli. Jest jednak dla miłośników prawdziwej motoryzacji miły akcent, bo zaciski Brembo i to chyba przynajmniej czterotłoczkowe, mam nadzieję. Ciężko się przyjrzeć. Światła oczywiście muszą być LEDowe, no bo jak żeby inaczej. No cóż, kolejna kamerka z przodu. Kolejną mamy tam na dachu, na górze, w tym grzybku. Logo typik. No jakby nie było logotypu, to w zasadzie, kurczę, no taka trochę Tesla, nie? Nie wiem, nie jestem jakoś oczarowany, ale z drugiej strony autku chyba niczego nie brakuje. Wygląda jak wygląda. Poprawne kształty z miłymi akcentami. Patrzę na felunek. No powiedzmy ujdzie, no to są felgi 20, więc auto już się całkiem zacnie prezentuje. Z tyłu, no też w sumie chyba niebiedny zacisk jak na tylny. Mnóstwo czujników, mnóstwo kamery. Kolejną kamerę mamy nad tylną szybą. Jest wysuwany spoiler, niestety on jest teraz schowany, ale on tu się wysuwa z pokrywy. No szyba tylna pewnie się będzie oczyszczać pędem powietrza, dlatego nie ma wycieraczki. Poza tym wycieraczka, wiadomo, powoduje opory dodatkowe powietrza, co jest bardzo ważne w samochodzie elektrycznym. On musi być totalnie opułowy. I stąd właśnie to, co powiedziałem, że one wszystkie wyglądają podobnie, no bo aerodynamika jest uniwersalna dla wszystkich producentów. Nie ma zakrzywiania rzeczywistości. Szkoda, że nie można zajrzeć za bardzo do środka. No. Chociaż z drugiej strony pewnie spodziewacie się, co byście tam zostali. No, jest wielki tablet i w zasadzie tyle. Nie wiem, czy dobrze widzicie. Ja teraz dostrzegłem przyciski na kierownicy. Takie trochę Ferrari style. Czyli jest jednak jakiś tam tutaj ukłon w stronę miłośników prawdziwej motoryzacji. Zawsze mnie rażą, nie wiem jak was, te przyczepione trochę na siłę tablety. Zobaczcie, jak to wygląda od strony przedniej szyby. No tak jakby trochę doklejony na siłę. Nie wiem, ja bym to jakoś chyba ładnie wkomponował. No teraz widzimy, jak się auto odwróciło, że jest head-up display, wyświetlacz rzucający obraz na szybę tutaj z daszka zegaru. No i chyba tyle, bo no, skoro nie można zajrzeć do środka, nie można otworzyć machy tudzież bagażnika, no to wiele więcej się chyba o tym autku nie da powiedzieć. Spróbuję teraz zmienić miejscówkę i przejdę się, moi drodzy, w stronę Cyberdoga, czyli cyfrowego psiutka. Zobaczymy, czy psiutek coś nam pokaże fajnego. O, pieski śpią jeszcze. Pieski jeszcze śpią, więc może wrócimy później i wtedy nam coś pokażą. Bo na razie nudą powiało. Wiecie, jest trochę wcześnie. Targi dopiero niedawno zostały otwarte i no chyba jeszcze tutaj nie wszystko ruszyło z kopyta. No robimy tur po stoisku, sobie zaglądamy tu nigdzie. O, po co tutaj te telefony? Poko się też wystawiono siłą rzeczy. Jakby nam należy do Xiaomi, no to wiadomo. No już znamy tę konstrukcję F5, F5 Pro. Także tu raczej, jeżeli chodzi o Poco, to nowości na MWC nie mamy. Szósteczki X6, M6 tam z drugiej strony sobie leżą.
No i tak to mniej więcej wygląda tutaj na targach. Przede wszystkim jest dużo ludzi, ale spróbuję się rozejrzeć, może znajdę jeszcze coś ciekawego, czego na naszym rynku nie widzieliśmy. Smart speaker, routerki, TV Box S drugiej generacji, super hiper router, to jest ten taki bardzo mocno wyczesany, telewizorek już z Hyperem, no bo właśnie, słuchajcie, Xiaomi ogłosiło, że teraz Hyper będzie uniwersalny i do wszystkiego, chociaż no w telefonie powiem Wam szczerze, że HyperOS wygląda w zasadzie tak jak MIUI, więc jakoś szczególnie tutaj zaskoczenia nie ma, jak uruchomicie telefon z Hyperem, nie będziecie zagubieni. A pralec po suszareczka z fajnym wyświetlaczem. No całkiem ładnie zakomponowane urządzenie, to powiem szczerze. Mogłoby być. No i tu aktualna oferta Xiaomi od 13. W ogóle zastanawiam się, czemu 13 jeszcze pokazuję? No ale dobra, są w obiegu, tak? No i tu już mamy 14, których premiera była wczoraj. I jak już tu dotarliśmy, to należy Wam się też małe sprostowanie, bo ja wczoraj podałem ceny, a w zasadzie cenę, jeżeli chodzi o podstawowy Xiaomi 14, którą dostałem od polskiego działu. Okazało się, że ona dotyczy wersji 12 plus 512, a nie 256. I mamy tak, 12256 kosztuje 4,5 bez złotówki, a 4800 kosztuje 12512, jeżeli chodzi o Xiaomi 14, a tu jest jeszcze ultra wersji, której Wam wczoraj nie pokazałem, błękitnej, błyszczącej. Tego wydania nie było wczoraj na showroomie bezpośrednio po premierze, dlatego możecie zobaczyć, no są też foldy. Mix Fold 2 dobrze nam znany. No i jeszcze, moi drodzy, Mix Fold 3 należy Wam się. To może przejdę do kolejnego egzemplarza. A, no tego żeśmy jeszcze nie oglądali. Xiaomi Mix Fold 3 z fajnym karbonowym wykończeniem. Kurczę, ładne to jest. I smukły. No, nadal to jest grubsze niż zwykły smartfon, ale rzeczywiście te dwie połówki obudowy są dosyć smukłe. No i poprawili to, co mi się w dwójce nie podobało, że były płaskie boczne ścianki i ciężko było włożyć palec pomiędzy dwie połówki, żeby łatwo jedną ręką otworzyć telefon. Teraz się okazało, że jednak wrócili, chyba też ktoś tam pomyślał, wrócili do tych lekko wyoblonych bocznych ścianek. Przez to łatwiej jest do otwarcia telefonu włożyć palucha i po prostu wygodniej się go otwiera. Jedną ręką to se można. Jedną ręką to se można. Próbujemy go odłożyć na miejsce, bo jeszcze chcę Wam pokazać ten telefon w rozłożeniu. I tutaj może tym bardziej niezorientowanym podpowiem. Popatrzcie, są dwie baterie. W tych składakach zawsze są dwie baterie po to, żeby telefon po pierwsze miał duży akumulator, no bo to jest oczywiste. Po drugie, no te baterie siłą rzeczy są mniejsze niż w zwykłym smartfonie, każda z nich. Ale chodzi też o wyważenie urządzenia i zwróćcie uwagę, że bateria po stronie wyświetlacza zewnętrznego jest przesunięta bardziej w górę niż ta po stronie aparatu, przez co jak trzymamy telefon w dłoni, to on jest równomiernie wyważony, bo te baterie po prostu przeciążają w danym momencie tak, że wygodnie urządzenie się trzyma. Tu są znowu 14, no to tam o 14 się nie będziemy za bardzo zagłębiać. Wrócę jeszcze na chwilę do nowych urządzeń ekosystemowych i zegareczków. No, tablet nowy, patrzę się z Pro, jakbyście byli zainteresowani wyposażeniem, specyfikacją, to tu mały rzut oka. Tablet współpracuje z wysikiem, ma włączoną klawiaturę. Pada wszystko już wcześniej widzieliśmy. Także nie jest to zupełnie nowe urządzenko. Nowy, ale u nas oczywiście, bo musicie wiedzieć, że to urząd zegarki, opaski miały premiery w Chinach już wcześniej, więc mówię, że nowa u nas
nowa opaska Smartband 8 Pro, zwykłe ósemki, no i po drugiej stronie mamy zegareczki nowe. No i znowu powtórzę, nowe u nas. To jest S3, jak widzicie, to co mówiłem wczoraj, ma różnej maści zdejmowane bezelki, które można sobie wymieniać i wraz ze zmianą tej rameczki zmienia się również wygląd tarczy, co jest całkiem fajne. No i Watch 2, czyli też nowy zegarek, ale na Wear OS-ie, bo musicie wiedzieć, że ten akurat, czyli trójka, ma Hypera. Natomiast dla tych, którzy na przykład nie są zwolennikami całego ekosystemu Xiaomi, tylko mają inny telefon z Androidem, no to jest po prostu zwyczajny Wear OS czysty, także do wyboru, do koloru. Redmi Note 13, no to wiadomo, to już też są znane urządzenia, także specjalnie się nie będziemy zagłębiać. Tak tylko rzucimy okiem, żebyście sobie mogli patrzeć, jak to tu na targach jest prezentowane. No i wiecie co, że to chyba na tyle ze stoiska Xiaomi. Jeszcze pokażę wam z góry panoramę całego stoiska z tłumem ludzi. No, jest tu nas mnoga. Więc moi drodzy, cóż, żegnamy na razie filmem Xiaomi i biegniemy na kolejne stoisko, ale co to będzie, to wam nie powiem, bo po prostu sobie będę leciał po kolei, po halach. Jak znajdziemy jakieś smartfonowe stoisko, to po prostu tam wejdę. To do zobaczonka, bądźcie niebawem z powrotem.